Nie życzę dzisiejszej młodzieży, aby przeżyła kiedykolwiek to, czego my doświadczaliśmy, będąc w ich wieku, mówił dziś Tadeusz Czyżowski, prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej. Zginęli ludzie w wieku, niektórzy takim, jak tu stoją przede mną. Mieli po 16-17 lat. Pozostawiając wszystko, ale szli w szeregach, ażeby wyzwolić ojczyznę. Druga wojna światowa to jedno z najtragiczniejszych wydarzeń we współczesnej historii świata, dlatego nie możemy zapomnieć o tych, którzy oddali życie w walce o Polskę. Naszym obowiązkiem jest także pamiętać o tych, którzy za wolną Polskę oddali swoje życie na frontach II wojny światowej. Według różnych statystyk, drodzy Państwo, podczas działań wojennych na frontach i w Europie, i w Azji, i na innych kontynentach zginęło od 50 do 78 milionów ludzi. My jako weterani w tej chwili to życzymy sobie jedno. Nie ma powrotu to, co było w 1939 i w 1945 roku. To była dla nas jedyna klęska, której ludzie zginęli, ale zginęli za nas. Dzięki tym wszystkim dzisiaj możemy tu stanąć przed tymi pomnikami, oddać ostatni hołd swojej uczciwości, którzy pamiętamy o nich. Obecni na uroczystości przedstawiciele starostwa powiatowego, kombatanci, uczniowie lubińskich szkół i harcerze pod murem pamięci na wzgórzu zamkowym złożyli wieńce i kwiaty. RTBS oferuje bezczynszowe mieszkania na sprzedaż w nowej kamienicy zlokalizowanej w centrum Lubina przy ulicy Bema. Najwyższy standard, stylowa architektura, windy, garaż podziemny, atrakcyjne ceny. Szczegóły oferty dostępne są na stronie www.rtbs-lubin.pl lub pod numerem telefonu 76 746 32 55. Sprawdź naszą ofertę. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy miejskiej Lubin można zgłaszać pod wskazanymi numerami telefonów.